Autor podzielił spotkanie na trzy części. W jednej zaprezentował m.in. utwory poetyckie Juliana Przybosia. Żyjąc, wdychałem aż do krwi krajobraz za krajobrazem. Gdziekolwiek spojrzę, pulsuje we mnie ich widok. Także gotów jestem przyjąć od ziemi swój grób z zaufaniem. Tylko ona, zupełna w górach i dolinach, w zieleni i skale, dawała mi radość. Ludzie zadawali mi zawsze cierpienie, nawet dobrzy przynosili mi je swoje. Tylko ci, co zginęli, są dla mnie łagodni. Zgardziwszy religiami, wierzę w doskonałych, którzy kończąc nie pragną zmartwychwstać. Wyszedłem ze zmierzchu, kiedy światło wśród cieni staje się wypukłe, kiedy podniósłszy się, to nie ja, to on mojego niemowlęctwa, jak daleki krewny, kiedy podniósłszy się, po raz pierwszy ujrzałem widnokrąg, okolicę wzgórzystą, jak twarz chmurnego nieba odciśniętą w glebie. Odtąd przez dziesiątki lat dążyłem do tego samego, ale jaśniejszego o jeszcze jedno, o jeszcze dalsze, o nieskończone spojrzenie. I oto na południu, daleko od bruzdy, skąd wyjrzałem w niebo, wszystkie widziane twarze ziemi opadły ze mnie jak maski. Wyjrzała spod nich prawdziwa i góry, i doliny były ostateczne. Zrozumiałem, że nie ujrzę nic bardziej rzeczywistego, że tym samym dokonał się we mnie świat. Szczyt w słońcu i śniegu znaczył tyle, co dotknięcie. Jedyny Cyprys sławił. Tak oddało mnie samemu owo miejsce ziemi. A jednak stamtąd, gdzie była meta najdalsza, odjechałem. Niech przyszłość, bo czy może być jeszcze przyszłość? Ale w swój własny cień, w tę ustawiczną zapowiedź, której ostatnie tchnienie jest pierwszym tchnieniem poezji. Gdyby mi bardziej zaufał, zamilkłbym, powiedziawszy jedno, jedyne słowo. Jestem. Gdy dziś przy świecy w oberży piszę to, rzekłbym... Wyznanie, gdyby ostatnim wyznaniem nie było tylko milczenie. Aby przypomnieć tę dolinę, stulam lekko obie dłonie i chwytam w nie płomyk. Niezmiennie zebranych zachwyca też interpretacja monodramu Dostojewskiego Pijak.